Hej kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z Witch Hunt. Kontynuujemy sobie tą gierkę, ponieważ, no wiecie co, mi się bardzo dobrze w to gra. Nie oszukujmy się. Nie wiem jak z oglądalnością u was, chociaż widzę, że jest bardzo słaba, ale no gra się w to niesamowicie przyjemnie. Tylko po tej przerwie chorobowej, co ostatnio miałam, po prostu nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć, co ja tu robiłam. I polecimy sobie z czasem, niech to leci. Takie moje pytanie do was w ogóle. Jaki tu jest cel? Bo właśnie tak się zastanawiałam, no bo dobra, zautomatyzowaliśmy sobie tutaj niesamowicie wszystko. Samo wszystko wskakuje, te skrzynki, co w ogóle przyciągają, to jest też po prostu takie OP, że o, cię kręcę. Ale gdzie my tu jest jakiś cel? Co my tu mamy zrobić? Ja się pytam. Mamy pełną skrzynkę, o. No to na przykład teraz możemy sobie zrobić, bo mamy pełną skrzynkę. Rogów. Pełną skrzynkę. Nie mamy żadnej skrzynki na zapasie. Mamy dwie skrzynki z kasą. Mamy... Znaczy wiecie co, no możemy sobie ją ulepszyć, tylko bym musiała wszystko wyciągnąć, żeby ją ulepszyć. Dlatego dobrym też wyjściem byłoby tak patrzeć, czy mam gdzieś na boku coś, ale jakieś skrzynki, ale widzę, że chyba nie mam za żadnych skrzynek na boku. Jak to się robiło? Spellbook. Możemy zrobić tak. Skrzynka będzie pewnie jakaś narysowana skrzynka, nie? Tak jest. Cztery kryształy i uliczka. A co to było? Sun Altar. Może jakiś mój plan był, żeby to zrobić. Jeszcze tego nie zrobiłam. Celestial. A co my tu mamy? Tu mamy kryształy, tu mamy pustą skrzynkę. Ale czego ona jest pusta? To chyba były skrzynki takie żeby wybudowane. No nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra. Cztery kryształy, gdzie mamy kryształy? O cis. To są kryształy. Mamy to. Ciężko jest do takiej gry wrócić po czasie. Oj, ciężko, moi drodzy. Ale na całe szczęście tu się wszystko samo robi. Jak to się przyspieszało? Tak sobie przyspieszymy. No tak, no i tutaj można oczywiście, wiecie, pyk. Rytuał. Rescue, dwa życia wszystkim familiarsom. Void Workshop spell. Możemy wtedy tworzyć Void Salts, a nie, przekształcamy Void Salcy w Umbralmana. A tutaj Weekend Card that can be used if you don't weekend. A, myślę, że ten workshop brzmi fajnie. I teraz tak, potrzebujemy serducho. Jeszcze teraz tak, tą skrzynkę, to się robiło jakimś magnesem. Chyba tym, nie? Kryształ. Serducho. I łyczka. Chyba tak. Dobra, wiecie co? Bo teraz tak, wy nie macie co eksplorować, także proszę. Nie, ty masz. Eksplorujcie, a co będziecie się nudzić? Tu mi... uno momento, bo my tu mamy... upgrade do waypointu. Dobra, może wszystko w swoim czasie, bo zaraz się pogubię. Pięć kryształów. Łyczka i serduszko. Serduszko... Dobra, manę wyjęłam. I łyczka. A my mamy ich tutaj gdzieś jakiegoś apriensa? Gdzieś tu był, ale... Ale się zmył. Chyba nie mamy nikogo, kto nam może czarować. Ale w sumie. Jest i magnet. No i to teraz ze skrzynką. Proszę bardzo. A idź eksploruj. Chociaż wiesz co? Nie, bo ty jesteś nam potrzebna co chwilę do czegoś.
tak to się przyciąga w ogóle fajnie. To możemy sobie do sprzedania wrzucić do... O! No teraz chwila. Jak nie spieszcie, jeez. No i teraz to muszę wyciągnąć. Ups. Bałaga się tu... Niestety to się tak fajnie... Fajnie, nie fajnie przesuwa. O. Także... A to nawet może być... Gdzieś tu. Że kryształki są jeszcze nieprzyciągalne. Tak naprawdę możemy zrobić kolejny magnet na tą skrzynkę, ale to... Nie no, ja lubię mieć tak w zapasie. Krystał... Krystałek. O, zróbmy sobie jeszcze jeden magnecik. No i ten workshop trzeba zrobić. Chciałabym zobaczyć ten workshop, co my tu będziemy zamieniać. Chyba to są te salty. Zapominam, że można to przyspieszać. Mamy złotego questa. Złoty quest oczekuje od nas 20 pieniążków. 10, tylko... Trzeba to złapać. O! O, 20. Proszę bardzo. To jest jakiś dziwny dźwięk. A, dziwny dźwięk, bo... Aha, to zrobienie tego questa dostajemy familiara, a nie jakieś fajne rzeczy. Dobra. No to niechaj tak będzie. Ja bym jeszcze zrobiła kilka eksplorów na tym poziomie, zanim przejdziemy na kolejne. A, tu jest w ogóle ten. Czekaj, bo ja tu masz 4 życia i 2 HP. Wystarczy coś, co uderzy za jeden. Mamy 4 serduszka. No dobra, może nie wiem, przesadzać. O, tu w ogóle... Aha, to skrzynka na kasę. Dobra. Nie, albo dobra. Nie umiem się zdecydować. Dobra, jest. Poszedł sio. No tutaj jeszcze tego magneta zrobimy. Tu możecie eksplorować. Się powoli przenoszę w tą prawą stronę. Zamienimy tę skrzynkę w razie czego już. Wrzucimy pieniążek, żeby się przyciągał. O, tak sobie zaznaczymy, żeby to wszystko było zawsze w tych chestach, więc trzeba sobie przeklikać, tak fajnie. I... Dobra, to już na razie nam nie będzie potrzebne i ty jesteś nam potrzebna tutaj, jeszcze żeby zrobić ten workshop, zobaczmy. Dostaliśmy... Ile mamy? Mamy 15 na 20. My możemy jeszcze 5 aż przywołać. O, a tutaj w ogóle mamy kogoś z 3 punktami życia. Mamy świeżaka. Oj, mamy świeżaka, to go wykorzystamy. A co tu jest w ogóle potrzebne? Sekundę, 2 serca i łyczka. No problemu. 2 serca. Łyczka i ty. No i co my tu mamy? Kombajnowa, 5 saltów i jedna mana to Create Umbralmana. To, tak, to trzeba do wioski włożyć. No to nie wiem, włożymy sobie tutaj. 5 Void Saltów. Chyba 6 wróciłam? Tak. Tylko jak to robiło się, że to się samo dorzucało? Dobra, niech się robi, zobaczymy. Co za dziwna mana z tego wyjdzie. Wiem, że kolejny czar możemy odblokować, ale na razie chcę... A co tu się wydarzyło? Dwa serca, łyczka, second waypoint. Czekaj, bo to już jest... A, second waypoint razy 2. Dobra, pamiętam, że tutaj ten schrzaniłam troszeczkę.
Bo chyba sprzedałam poprzedni czy coś takiego. O, teraz second waypoint jest. A tu jest potrzebny first waypoint, ojo. Dobra. Potrzebujemy tak, dwa first waypointy, czyli mana drop, mana, moon drop. To było to? Moon drop, mana, witchka. Tego będziemy potrzebować dwa, czyli jeszcze raz. Moon drop i mana. I witchka zaraz się zrobi. Ale namieszałam, sprzedając ten jeden sekund ten waypoint, bo chyba go sprzedałam na bank, bo teraz mi się przypomina, że żałowałam tego, że to sprzedałam. O, tutaj już jesteśmy coraz bliżej. No i co, dostaliśmy tą manę. Ona jest warta aż 12? O kurde. Nie wiem, niech sobie tutaj będzie na przykład. Tylko... Jak ja to robiłam, że to się samo tutaj przyciąga? No bo te gemy się same tutaj przyciągają, nie? Tak samo... Nie, to produkuje to... No nie wiem. Musielibyśmy tego chyba po prostu... Nie wiem, dużo narobić, ale też manę na przykład dwie. Przesunąć trzeba skrzynki. Coś tu było, że... nowy ten list. No tak, no bo tu jest w sumie taki, można powiedzieć, no historia, prawda? A judge is coming. Mamy znaleźć sposób, żeby się jakoś z nimi rozprawić, albo z ich osądem, jak przybędą nas sądzić. Ciekawe. No zobaczymy. O, aha, jeszcze dostaliśmy jednego tego. Dzięki. Dzięki siostra, czy tam brat. Ktoś w każdym razie i jeszcze nam wskrzesiło kolejnego ziomeczka, dobrze. Dobra, mamy dwa first pointy, to teraz lecimy po second pointa, czyli to dwa rogi. Dwa rogi. Second waypoint i witchka. Taki pasek w ogóle tych mamy. Ja cię kręcę. To nudzicie się, bo nie mamy tych do eksploracji. Nie szkodzi. Takie paski pięknie na zielono są zrobione. Fajne dźwięki wydają. Mamy second, teraz dwa sekandy. I robimy trójeczkę, tylko... A później, żeby zrobić trójkę drugą, dwie trójki będziemy potrzebować pewnie. Nie wiem, zobaczymy. No. Mamy trójeczkę. Żeby zrobić czwórkę, domyślam się, że będą dwie trójki potrzebne, ale to wszystko w swoim czasie, nie? Dobra, ty sobie możesz siedzieć tutaj, albo nawet nie wiem, tutaj siedź, bez różnicy. No i zobaczmy, co my tutaj pod tą piętnasteczką mamy. 15 golda. Oj, kupiłam przez przypadek. No dobra, to mamy ten weekend spell, że możemy po prostu osłabiać przeciwników w razie jakiejś walki. Tu mamy pathfinding spell.
Create a random land card. Myślę, że na razie nam to nie jest chyba potrzebne. A tutaj mamy... astrologów możemy robić. Nic ciekawego w sumie. Dobra, weźmiemy ten weekend spell może. Będziemy osobę jeszcze... Bo tu mamy takie walczące. Nasze czary mary. Dwie many. Proszę bardzo. Może puścimy czas. Jeden woreczek to był chyba, tak. Jedna strona. I witchka. Dobra. Kupmy następny spell. To jest nowe. A nie, to jest też nowe. Resource card place on auto-sort and are automatically sorted. Auto-sorter. To brzmi bardzo fajnie, ale jeszcze zobaczymy tutaj. Trade hoops sell a variety of resources. Możemy sprzedawać rzecz. Auto-sorter. Nie, no to też trzeba sprawdzić, że zdecydowanie. Nie, to serduszko. Kryształek. I witchka. Co tu się wydarzyło? Fortune teller się znowu pojawił. 45. Kochana, ale my już mamy tak rozciągniętą tą planszę. Jak mi ją rozciągniesz w górę i dół, to ci mogę dać kasę. Ale jak mi rozciągniesz na boki, to się tak nie bawię. 10. Dwadzieścia. 30. 45. No zobaczmy. No w bok dalej, no. Kurde. Aha. Zrobimy tak. Ciebie mrozimy. A nie, bo to chyba będziesz musiał... Czekaj, zrobimy tak. A z drugiej strony? Też są, no właśnie. Dawaj, warrior. A czemu wy dostaliście wszyscy po tarczy? Co tu się zadziało dziwnego? A dobrze, dobrze sobie radzisz. Czekaj, czekaj. A tu warrior już niszczy nest. Okej. Okay. Możecie depozyty użyć. Tutaj zniszcz tego. Pieniążki nie wracają. Ach, ale przesuwania teraz będzie przez was. Void Workshop. 5. Ile tam było? Chyba 5. A może jeszcze. Na 2. Aha, i ten auto, czekaj, teraz tak, weekend. Dobra, i teraz robimy autosorter. No i ty nie możesz niszczyć nesta, proszę bardzo. Właśnie na to czekałam. Trudne sprawy. Tu sobie dajesz raz za healing. Może byśmy healing wave puścili? 4 na 8, 4 na 8, 3 na 3, 3 na 8, 4 na 6. No, by się przydało chyba. Walnąć healing wave'a. Tylko gdzie my trzymamy... Gdzie trzymam silverki? Tu. Dobra, to się coś dziwnego wydarzyło. Zrobimy tak. 10, 2 i witchka. Tylko niech ona skończy najpierw ten autosorter robić. Cokolwiek to będzie nam tutaj robiło. Aha, bo tu już poszły 15. No nic nowego nie przyszło, ciekawego. Send a judge. Okej. Okay. Mamy judge'a. I co my tu mamy teraz? Any who are deemed unworthy are swift and famous.
Dumont 25 new filmiarzów to pass judgment. If this quest is failed, a village become frozen. 25 nowych filmiarzów? 30 sekund? 30... Przepraszam, co? A mogę go pokonać? Create quest. Prevents familiar summoning. Ale czekaj, bo ja mam... Aaaa, cwaniaki, oni mi każą przyzwać 25 nowych filmierów, a zrobili mi 999 niby... Też mi się tutaj nie podoba. Chyba nie mamy wyjścia, ale dobra, auto... Resource cards placed here are automatically sorted into available Nexus chest. To powiedzmy, no nie wiem. Trochę nie rozumiem ten autosorter, że jak tu coś położymy, to będzie automatycznie sortowane do Nexus chestów, ale Nexus chesty my mamy zrobione pod magnes, więc one i tak przyciągają automatycznie surowce, dlatego troszeczkę nie rozumiem, jak to... No na przykład zrobimy co, tak? Nie wiem, trochę nie rozumiem. Trochę nie rozumiem. I jeżeli wiecie, jak działa ten autosorter, to będę wdzięczna za wytłumaczenie, bo... Nie wiem. Brzmi dobrze, ale coś jest nie halo. Znaczy... Combine with Star Bros. Coins 1000. If this quest will ever become frozen. Ej! Village in a... Frozen. Buildings that here are not functional. Owy cwaniaki. Co oni mi tu psują? Kurde. Jak... Co ja mam z tym zrobić? Mogę fireballa w ciebie walnąć? Nie mogę. A mogę ci poświęcić? Mogę ich poświęcić, czekajcie. Mogę ich poświęcić. Poświęcę ciebie rytuałem na przykład... Pauza. Kość, dajcie mi kość. I weźmiemy sobie rytuał... Sacrifice them... Grand Similar Armor na przykład. Okej. Okay. Ej, zniknął. Zniknął Judgment. Udało mi się. Udało mi się to w ten sposób obejść, czy... Kurczę, ciekawe. Chciałabym... Ile my tego mamy? 88. A, no to dawaj jeszcze. Tak, i tam jeszcze do tego healingu? Woreczki. Dawaj, healujemy. O. Jak tam idzie? O, halo, czekajcie, bo kurde, chyba mnie zniszczyli. Jakoś mi się literki zamazują. A gdzie mam jakiegoś Warriora jeszcze? Tu. A tu mi się przyciągały. Zastanawiałam, gdzie one są te rytuały wszystkie. One mi się tutaj pojawiały. To nie będzie. Będziemy jak coś to robić ten na tarczę. Ale dobra.
Zróbmy sobie jeszcze z jedną i dwie eksploracje. Autosorter na razie idzie na bok, bo przerósł mnie troszkę. Tu są frosty. Skrzynka. A to co to jest w ogóle? Aha, powrót do przeszłości. Dobra, kupmy sobie kolejny spell. 20 star dropów coinów robi ten... nie? Tutaj trenujemy familiary na scoutów i mogą dwa razy szybciej eksplorować. A tutaj mamy autocaster w ogóle. Spell cards slotted into autocaster with them to pull the cards they need. Ej, to jest fajne. Dobra, to rozumiem, ale teraz jeżeli to spellcaster działa tak, to gdzie jest to? To sorter. Nie, sorter nie wiem. Autocaster brzmi fajnie, bo tu na przykład wrzucam sobie, nie wiem, jakiś spell. Czyli na przykład chcę zrobić to i to mi automatycznie przyciągnie przedmioty. Na przykład dwa kryształy, Gemheart, Void Core i łyczkę trzeba będzie ręcznie przyciągnąć. Tak to rozumiem, więc to brzmi fajnie. No właśnie, bo nam jeden warrior padł. Autocaster. Może puścimy czas, żeby leciał. Spell page. Coś nowego? Nic nowego? Dajcie mi. Tutaj walczycie. Mam wrażenie, że jakoś tak mało tych moich familiarów zostało. Aha, to przed śmiercią na schronie, ale... Ja mam ten Sun Altar spell tutaj. O, mamy kolejny list. O nie, ciekawe co napiszę. Pauza. Final letter! Tak wygląda mi for the council half your progress. Oh, the council will not dare take action against you now. Czyli już nie będą przeciw mnie tutaj występować. Ta cała rada. To będzie mój ostateczny list do ciebie. Nie mogę więc ryzykować, żeby wiecie, żeby mojego rodzeństwa tam nie wszczeli. Investigation. Defeat the void. Cut the thread. Ensure that there will be another day for the witches of the realm. No, no dobra, no zo... Ło, siostra! Co to jest? Wonder Quest! O, pewnie! 20 coinów i dostaniemy znowu jakiś fajny ten. Ten złoty cud świata. Świata? Można tak nazwać, nie? Wonder. Proszę bardzo. Bardzo fajnie. Mamy kolejny! The Voidlanders empowers Void Rift cause by the new moon to be twice as strong. Aha, mocniejsze rifty, może nie. A, bo wiecie, bo tutaj podwaja ilość armoru, jaki można narzucić naszym familiarom, bo ogólnie nie mogą mieć więcej niż życia. Na przykład jak mają 3 życia, to nie mogą mieć więcej niż 3 tarcze, a tutaj ten cud nam pozwoli mieć podwójną ilość tego armorku. Accelerated... Temple of Rites. Aha, to chyba jest nasze to do przywoływania, po prostu cooldown się zmniejszy. Trade connection allows the trader to arrive more frequently and sell at... Trade connections allow the trader to arrive more frequently and sell at 25% discount. Kurde, nic ciekawego nie ma takiego szczerze. Chyba bym wzięła ten armor. Weźmiemy sobie armor. I... A czemu też tak świecą wali na żółto, a ten nie? Aha, bo chyba muszę go zbudować najpierw. Dobra, autocaster. Autocaster niech sobie będzie gdzieś, nie wiem, tutaj.
Jak będziemy potrzebować coś wyczarować, to będziemy czarować. Tylko przydałoby się właśnie wrzucić teraz jeszcze tam witchkę, żeby sobie się działo. Wyczarować jakiegoś familiara, który będzie witchką. Autospoiler w takim razie jeden nam wystarczy. A jak zrobimy tak? O właśnie, widzicie? I samo się zasysa. Bardzo fajne. Nie będę musiał... Ojej, ta gra naprawdę się robi tak zautomatyzowana, że to jest wow. Stać nas na jeszcze jeden explore i na jeszcze jeden explore. Trochę kasy, wiadomo, sobie zostawimy. A na razie będziemy się żegnać, kochani. O nie, zapomniałam, że tutaj cały czas to jest. I oni wyskakują. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i widzimy się w następnym. Bye!